Cześć, witam Cię. Tym razem jesteśmy w Sopocie, 2 dni temu Rzeszów. Rozpoczęłaś trasę... Wszystko wiesz. Rozpoczęłaś trasę nową, klubową promocję płyty Alter Ego. Jak ten początek, jak ten koncert sprzed 2 dni? Posłuchajcie, przyrzekam Wam, takiej tremy nie miałam od wielu lat. O wszystko się bałam. O to, że śpiewamy całą płytę Alter Ego, czyli nowe piosenki nieuśpiewane. Nie do końca teksty siedzące tak w głowie, jak te piosenki, które śpiewam po ileś lat. Czy się bilety sprzedadzą? Wiesz, w dobie tego, jak się gra non-stop koncerty plenerowe, ciężko jest sprzedać klub. Ja się o wszystko bałam. Przyjechał menadżer, przyjaciel muzyk, który też chciał posłuchać, jak brzmi nowa płyta. Wielki stres i powiem Ci, że ta trema po 2 piosenkach odpuściła i zrobiłam rzecz, którą zrobiłam pierwszy raz w życiu. Wystawiłam nogę za barierkę i publiczność mnie porwała. Na plecach mnie niosła, słuchaj, z dobre 2 minuty. Przeleciałam cały klub w Radomiu. Były tam kamery, przyjechał program i mam nadzieję, że na Facebooku niedługo wrzucimy te ujęcia. Słuchaj, publiczność, która przychodzi i płaci za bilety, publiczność, która przychodzi posłuchać właśnie Ciebie, to jest święto muzyki. To jest niewiarygodna przygoda w moim zawodzie. Bardzo się cieszę, że ta trasa jest. Czyli od takiego porwania do stage divingu to już tylko kroczek. Co to jest stage diving? Nie rzucałaś się jeszcze ze sceny nigdy? No właśnie, to był pierwszy raz. To się nazywa stage diving. No to tak jakbyś skoczyła tak naprawdę. No tak, nurkowanie, super. Niesamowite emocje, wiesz, ja w ogóle kocham grać koncerty, ale przyzwyczajona ostatnio do tych dużych scen. Ludzie daleko, wiesz, a tutaj jest bliskość, tu jest intymność, tu patrzymy sobie w oczy, jest duszno. Słuchaj, naprawdę, no mówię o tym, jakbym, wiesz, pierwszy raz stała na scenie, ale trochę tak się czułam. Super uczucie. Do tej pory krytycy, recenzenci nie szczędzili Ci cierpkich słów tak naprawdę przy Twoich poprzednich płytach, a teraz to się zmieniło. Ja przejrzałem te recenzje. Pierwszy raz mam dobre, nie? Właśnie, i teraz to jest pytanie, czy ta płyta jest tak dobra, czy po prostu zaczęli Cię lubić? Ja myślę, że wiesz, recenzenci też mimo wszystko, oprócz tego, czy piosenka, nie patrzą w kategoriach tego, czy coś jest hitem, czy coś będzie grane w stacjach radiowych, czy nie wiem, ludzie będą to śpiewać. Myślę, że recenzenci mają na celu głównie chyba ocenienie tego, czy płyta jest spójna, czy coś nowego wnosi. I ja myślę, że to jest moja pierwsza płyta w całości tak dojrzała. I z tym się bym zgodziła. W sensie, wiesz, ja kocham swoje wszystkie płyty. Ale wiesz, ale w sensie takiego podejścia, że nagrywaliśmy trochę inaczej, że wiele rzeczy było nagrywanych w studiu na setkę, czyli wiesz, na żywca, że taka trochę zespołowa płyta. Że ja pierwszy raz w życiu wiedziałam, jak ta płyta ma brzmieć, że ma być nieczyszczona za bardzo, że ma być taka prawdziwa do bólu. No to rzeczywiście po prostu ci, którzy mieli to odkryć, to odkryli. Ja mam nadzieję, że ja nie straciłam starych fanów, tylko zyskałam nowych. No tak, o tej płycie mówiłaś, że to jest spełnienie pewnego rodzaju marzenia twojego i że mogłabyś taką płytę właśnie puścić wnukom za ileś tam lat. Czyli coś się zmieniło, jednak czujesz się teraz bardziej spełniona niż przed tą płytą? Jakby się okazało, że miałabyś zakończyć karierę zaraz po tej płycie? O Jezu! To słuchaj, bólu by nie było po tej płycie? Dzisiaj z menadżerem o tym pisałam, dziękowałam mu, że zorganizował tą trasę Alter Ego, bo to też dla menadżera nie jest łatwe, żeby była dobra reklama, żeby ludzie wiedzieli. Ja mówię, no to Jastruś, podbijemy jeszcze Polskę. A Jastruś mnie pisał, przecież już to zrobiłaś. Ja mówię, ja mam ciągły niedosyt. I naprawdę, ja mam, słuchaj, tak jak mam niedosyt, cały czas mam wieczny niedosyt ostatnio bycia z moim dzieckiem, patrzenia jak rośnie, jak się rozwija i zajmuje to naprawdę po prostu moją duszę. I jako matka w ogóle odkrywam takie rejony w swoim życiu, że nigdy bym o to się nie posądziła. To muzyka mi smakuje coraz lepiej z wiekiem, ja nie wiem, na czym to polega, po prostu kiedyś jakoś chaotycznie pewne rzeczy robiłam, wiesz. Coś próbowałam, tu krzyczałam, wiesz, różne rzeczy się działy, niektóre wychodziły, niektóre nie, ale teraz ze świadomością 34-latki jest dużo piękniej. Może o tym okresie, który masz teraz, za kilka lat będziesz mówiła podobnie. No, że wiocha, nie? Może tak być, ale rzeczywiście powiem Ci, że mam nadzieję, że gdzieś tam podzielę los mojego taty, bo wiesz, on miał tak, że naprawdę rozkwitał i zaczynał teatr na Targówku.
zaczynał w takich, wiesz, tu zespół Voxi, coś, dopiero potem Perfect w wieku 30 lat, a potem te płyty coraz lepsze i mam nadzieję, że to mi akurat w genach przekazał tą chęć i miłość do muzyki, która będzie sobie ewoluować, bo najgorszym momentem by chyba było, że się obudzę któregoś dnia i powiem, o Jezu, nie mam pomysłów, nie chcę mi się, już wszystko zrobiłam, w zasadzie nic nie muszę. Ja bym jeszcze wrócił do tej publiczności, do tej twojej interakcji z publicznością, bo tak jak w przypadku rockmenów mówi się, że lecą te staniki jakiejś części garderoby, czy w przypadku rockmenek jest jakieś przełożenie takiej sytuacji też? Posłuchaj, jakiś objaw wyjątkowy po prostu. Gdybyś zobaczył naprawdę nasz koncert, coś takiego seksualnego się wytwarza na scenie. Ja chyba też podświadomie dobieram takich muzyków. Ja bardzo cenię sobie artystów, którzy potrafią, wiesz, są introwertykami, są zamknięci w sobie, tworzą piękną muzykę. Ja im tego tak naprawdę trochę nawet zazdroszczę. Ja jak nie rozedrę duszy na scenie, jak się nie otworzę, to potem mam wyrzuty sumienia, żałuję, tak jakby mi coś ominęło. Jest totalna chemia między mną a muzykami na scenie i reakcje publiczności są przeróżne. Ja kiedyś powiedziałam, wiesz, że to jest trochę jak z pierwszą randką z koncertem. Albo się pokochamy z publiką, albo będzie zima, albo będzie obojętnie. I ta walka o publikę jest zawsze najpiękniejsza, ale odpowiadając na twoje pytanie, 5 razy w przeciągu ostatnich 2 lat poleciał stanik na scenę. Także nie na mnie, na muzyków, wprawdzie na chłopaków, ale ja się czuję tak, jakby na mnie leciał. Czasami po tych takich emocjach bardzo silnych trudno zasnąć później, a później, żeby się nakręcić ponownie, to przywołuję ten temat używek tak naprawdę. No jaki masz do nich stosunek, bo raczej... Kocham. Nie skończę, bo odebrałaś tak liberalne wychowanie w domu. Nie, no ale co, wiesz co, no liberalne, ale przecież używki to jest pierwszy krok do destrukcji, no i to wiem akurat. No jakby twój syn któregoś razu przyszedł i mówi, mama, może zapalimy jointa dzisiaj. No to tylko ze mną, no a z kim innym, no słuchaj, ale no... Będziesz go wprowadzać, czy nie patrzysz trochę inaczej, słuchaj, teraz jako pewno matka? Na pewno nie chciałabym, żeby był nałogowym palaczem jointów, bo wiem, jak to wpływa na pamięć, na mózg, na koncentrację. Żadna używka w nadmiarze nie jest dobra. Najpiękniejsze w życiu, co może się zdarzyć, to umiejętność korzystania sobie z pewnych rzeczy z umiarem. Zakazywanie, mówienie, że to jest wszystko złe, prowadzi do tego, że moim zdaniem przynajmniej, że dzieci się ukrywają, że robią pewne rzeczy po cichu. Mój syn musi być moim przyjacielem. Musi mi się zwierzać. Robi to, słuchaj, do tej pory. Ma 6 lat, niedługo skończy. Jak mu nie pozwalam jeść słodyczy za dużo i jak pójdzie i po cichu coś weźmie, to przychodzi i robi coś takiego. Ja mówię, co zbroiłeś? Wiesz, po prostu od razu wiem, bardzo sobie tą relację cenię, bo to jest mój świat, to dziecko, więc wiesz, jakby się jakaś mur między nami wytworzył, nie byłabym zadowolona. A z jakiego życia musiałaś zrezygnować po tym, jak on pojawił się na świecie? Z głupiego, wiesz, powiem ci, oczywiście są momenty, kiedy myślę sobie, Jezu, dzisiaj bym poleżała, nic nie robiła, tak naprawdę ci powiem, takiego dnia dla siebie nie miałam odkąd się urodził, takiego, żeby sobie leżeć i nic nie robić. Tak naprawdę odpadły najmniej istotne rzeczy, czyli balangi, taka frywolność, z której się też wyrasta i mam ochotę po koncercie pójść w długą z kolegami z zespołu, to idziemy, ale też zawsze mam w pamięci, że wracam do domu. Uważam, że trzeba spełniać swoje pasje, nawet będąc rodzicem, że trzeba się starać, więc... Nie odczuwam tego, jakbym naprawdę to się utraciła. Może wiesz, to jest kwestia wieku, ja też miałam 28 lat, jak zaszłam w ciążę, więc może to był po prostu dobry czas dla mnie. Chciałbym jeszcze teraz zahaczyć o telewizję trochę, bo kiedyś nie przyjęłaś propozycji do X Factora, a teraz pojawił się The Voice of Poland. I co się zmieniło? Ja wzięłam udział w programie Voice of Poland, bo miałam na to taką ochotę, bo wydałam płytę Alter Ego, bo wiedziałam, że mogę to zrobić, bo mam czas, że to mi nie odbiera czasu poświęconego na muzykę. Ale za chwilę przyszła propozycja wzięcia udziału w 3. edycji i już odmówiłam, bo już wolałam trasę koncertową po klubach. To jest zawsze kwestia wyboru. Staram się tak kierować moim życiem muzycznym, żeby programy tego typu nie były na pierwszym miejscu, żeby nie pokazywanie się w programach, bycie na okładkach czasopism i bycie gdzieś tam w mediach było za wszelką cenę. Za wszelką cenę ma być muzyka. Akurat wiesz, ta edycja Voice of Poland, w której wzięłam udział, po prostu była w takim momencie, że mogłam sobie na to pozwolić. Dobrze, ja w takim razie dziękuję ci bardzo. Bardzo ci dziękuję. Życzę owocnych kolejnych lat i oczywiście kolejnych tobie płyt. Tobie też, bo ty robisz milion wywiadów, widziałam wiele. Proszę, o Pan świat.
Cześć, mówi Patrycja Markowska. Bardzo Was gorąco pozdrawiam. Tych wszystkich, którzy oglądają my3miasto.pl. Do zobaczenia.